Dziękuję Państwu. Na początku gratulacje dla zespołu, który zdobył się na zwycięstwo. Przyjeżdżając tutaj, liczyliśmy się, że nie będzie łatwo odnieść zwycięstwa, tym bardziej, że kilka zespołów przed nami tutaj gościło i mówiło tak gry. Ale gdzieś tam miałyśmy nadzieję, że to my wyjdziemy z tej meczu zwycięska. Niestety Wyszczyk pokazał naszą fajną siatkówkę poprawną. W kolejnych setach już troszeczkę nam zabrakło takich prostych, ale dobrze wykonanych akcji. Fajnie, że w tej grze potrafiliśmy wyciągnąć dzięki zagrywce Grayman seta do remisu, ale niestety gra nam przypadki. Dziękuję bardzo. I kapitan BTPS-u, pani Anita Kwiatkowska. No przede wszystkim my za to w pierwszym secie nie wyszłyśmy w mecz tak jak powinnyśmy i do pierwszego seta gdzieś przegrałyśmy, w drugim secie nasza gra już układała się dużo lepiej. Wszystko układało się dobrze do momentu chyba, kiedy Ania Grayman stawała na zagrywce i naprawdę utrudniała nam strasznie grę. Sypało się przyjęcie i traciłyśmy seriami punkty, nawet w tym pierwszym, drugim, trzecim secie, gdzie tak naprawdę już miałyśmy mecz na 3 punkty i dużą przewagę. Nasza gra się totalnie posypała i stąd ten tiebreak. Strasznie nerwowa gra, myślę, że ciężki mecz, taki horror dramatyczny. Cieszy mnie to, że walczyłyśmy do końca i że zdobyłyśmy w tym meczu dla nas 2 cenne punkty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani, czy możemy je puścić? Nie, no właściwie jest pytanie. Czy Muszynianka tak się dobrze przygotowała do tego meczu, bo wasza postawa, chociaż się zwycięzców nie sądzi, ale wasza postawa była zupełnie inna niż w meczu z Bielskiem, niż w meczu z Budowlanymi. Tam była super był super odbiór i super rozegranie piłki i wykończenie akcji. Tutaj się gubiłyście, były też przypadki, że po 2 do 1 piłki. Czy byłyście przemęczone? Znaczy, rzeczywiście zespół maszyny bardzo dobrze grał na zagrywce i często zmieniał kierunki. Ustawiało się, że będzie zagrywka na skos, a nagle zagrywka szła po prostej. Nasze libero miało problem też wtedy, jak się ustawić, której z nas pomóc w tym przyjęciu. Stąd też się gdzieś zderzałyśmy i rzeczywiście ta gra nam się troszeczkę trudniej układała. Natomiast myślę, że nasza postawa nie była gorsza niż w meczu z Bielskiem, czy chociaż z Łodzią, bo też walczyłyśmy, aczkolwiek faktycznie miałyśmy bardzo ciężkie momenty i przystoje, z którymi sobie nie mogłyśmy dzisiaj dać rady. Nie mówiłem, że nie walczyłyście. Walczyłyście, na pewno. Dziękuję. Dobrze, to dziękuję panią w takim razie. Poproszę o zabranie głosu trenera zespołu gości, pana Zakana Serbińskiego. Pierwszy mecz, o ile dobrze pamiętam, to też w tej breaku było 16-14, tylko odwrotnie. Od tego momentu Piła zbiera bardzo pochlebne opinie, recenzje i chyba słusznie, bo zespół gra, wręcz bym powiedział, nadspodziewanie dobrze. Więc tylko się cieszyć, że taki znany ośrodek siatkarski w Polsce wraca do dobrej gry. Ja myślę, że mój zespół też do tego się dopasuje i będzie w następnych meczach może trochę więcej serca wykładał na parkiet i będzie z pozytywnym skutkiem rywalizował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakieś zastrzeżenia ma pan do swojego zespołu? O Jezu. To pytanie, to wystarczy. Co tu będę mówił? I na koniec trener PTPS, pan Nicolas Vettori. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzisiejszy mecz był wygrany, 3-2 przeciwko bardzo trudny przeciwnik, który jest od nas bliżej w tabeli. Tak jak trener przypomniał, w pierwszej rundzie przegraliśmy 3-2, teraz wygraliśmy, ale poziom jest taki wyrównany, że zawsze 16-17, że jest zawsze taki horror. Mieliśmy troszkę pretensje do siebie w pierwszym meczu, teraz może nasi przeciwnicy będą mieli kilka, ale tak jest w środkówce. Jestem
ogólnie szczęśliwy, zadowolony z postawą swoją ekipa. Siódmy mecz, także idziemy dalej. Teraz na szczęście mamy przerwę, w sensie, że jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni. Dziewczyny, co grają cały czas i są naprawdę zmęczone. Zresztą chyba widać, że troszkę brakuje nam świeżości w niektórych akcjach. Ale to nic nie zmieni, jesteśmy naprawdę super zadowoleni. Ja muszę gratulować swoje dziewczyny, cały sztab za dobre wykonanie pracy mimo trudności. Czy wierzył pan, że wygracie 3-1? Wierzyłem, że możemy wygrać 3-1, ale nie liczyłem się na taką trudną zagrywkę, taka seria, która właśnie Ania Grejman zrobiła i to traciliśmy troszkę pewności w siebie w tej serii i to się też przekładało na końcówkę tie-breaku. Też się prowadziliśmy wysoko i zaczęliśmy tracić troszkę pewności siebie, ale na szczęście udało się te ostatnie dwie piłki wracać. Co w czasie tego wypoczynku, pewnie będziecie całkowicie poświęcali się wypoczynkowi, co pan trener zamierza? Jest taki, powiedzmy, jest taki mały okres przygotowawczy i przed świętami i od razu po świętach, które musimy wracać na te same możliwości fizyczne, jak mieliśmy przez cały, co najmniej początek rundy.